Drugi dzień treningu w Ostrowie. Jakie są twoje odczucia i wrażenia? Podobne jak wczoraj. Tor jest bardzo dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że zachowuje się nawet lepiej niż podczas pierwszego dnia treningu. Na razie wszystko wygląda dobrze i jest naprawdę w porządku. Dla ciebie pierwsze treningi są tylko rozjeżdżeniem po przerwie zimowej, czy rozpoczynasz już testy nowych silników? Trenujemy już na nowych silnikach. Dokonaliśmy zimą pewnych zmian. Testujemy i sprawdzamy, jak to wszystko się sprawuje. Jak do tej pory nieźle to wygląda, ale to dopiero drugi dzień treningów. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało w warunkach sparingowych i meczowych. Jak długo zamierzasz zostać w Ostrowie na treningach? W tym tygodniu przyleciałem potrenować w Ostrowie, ale później wracam do Anglii. Tam mam zaplanowane trochę jazdy. Startuję w przyszłą środę i czwartek. Później będziemy na bieżąco ustalać, na których treningach punktowanych pojawią się w Polsce, tak by nie kolidowało to z występami na Wyspach. Jak czujesz się w Ostrowie? Dla ciebie tutaj wszystko jest nowe. Nowy klub, nowy stadion, mnóstwo nowych twarzy. Rzeczywiście jest trochę inaczej, bo byłem przez lata przyzwyczajony do Torunia. Oczywiście bywałem tutaj kilka razy wcześniej, a teraz poznaję wszystko od nowa. Jest w porządku. Najważniejsze, żebym jak najlepiej poznał ostrowski tor.